Siema widzowie, witam was na trybie Lava Rise. Taki tryb, gdzie jesteśmy zamknięci w małej, jakby wiecie, powierzchni. Lawa idzie do góry, poziom lawy się zwiększa. Wy musicie przeżyć jako ostatni. Jest tam parę osób na arenie, więc wydaje mi się, że spoko trybik, taki dość nahypowany aktualnie. Więc chętnie sobie zagramy, widzowie. Zobaczymy, jak tutaj mi pójdzie przede wszystkim. Zagrałem dwie arenki, dwa razy zedałem. No tragicznie, naprawdę. Uważam, że jest to bardzo ciężkie. W sensie, no wszyscy mają łuk, ja tego łuku nie mam po prostu. Ale no, zobaczymy po prostu w przyszłości. Widzowie, 160 łapek w górę. Jutro wlatuje kolejny odcinek, bo robimy daily, więc zostaw lajka, proszę ci gościu. Subskrypcja na kanale oczywiście, no i jakiś miły komentarz dla zasięgu, proszę. Ale dobra widzowie, nie przedłużając, mianowicie Lava Rise solo. Tylko jeszcze jedną rzecz, mianowicie są tu jakieś ulepszenia. Na przykład jest zestaw łucznika, kliknij aby go wybrać. I kosztuje, aha, 3500 monet w ogóle zestaw łucznika kosztuje, więc kurde, dużo. Niestety nie mamy tylu, w ogóle nie mamy monet, więc jakoś będziemy musieli to zarobić. Jakieś przedmioty tymczasowe są na pewno, okej, dobra, ten sposób to wygląda. No to nie, na razie nie ma co, po prostu lecimy na jakąś arenkę. Aktualnie tutaj nawet jest jakaś 10 osób jest tylko na tej arence, więc powiem wam, że trochę mało. 11, no tak żeby chociaż takie 20 osób było może, byłoby naprawdę przyjemnie. Taka arenka, arena na 100 osób, 13 osób, no to jest taka smutna. No dobra, zagramy arenę, widzowie, po prostu 13-osobową. Po prostu też jest taka godzina dość średnia, widzowie, no bo jest 11, jak to nagrywam. O, i dostaliśmy, dostaliśmy łuk z powerem. Dobra, ta gra jest wygrana. Nie wiem jak to, ja nie wiem jak to zrobić, żeby to wygrać, ale ja widzowie to wygram. Od razu wam to mówię, że ta gra będzie wygrana, więc na pewno możecie zostawić lajka. Kopiemy jak najwięcej drewna przede wszystkim, żeby mieć jak najwięcej budulca do góry. Podbudujemy się na maksa jak się da. Są te lucky bloki, z tych lucky bloków są dobre przedmioty i złe przedmioty. Mianowicie raz są jakieś creepery, raz może być właśnie łuk i wydaje mi się, że na ten łuk to jest w ogóle jakaś najmniejsza szansa, no bo naprawdę potężny to jest drop. Powiem wam widzowie, że nie wiem czy mi jeszcze tego budulca nie zabraknie, bo naprawdę tego trzeba bardzo, ależ to bardzo dużo w tej giereczce. Wypadł nam kolejny lucky block, więc sobie go jeszcze szybko otworzymy. I wypadły nam nożyce, więc w sumie nożycami się tutaj nafarmimy na pewno jako budulec. 22, staka mamy. No nożyce będą dobre, nożycami się nafarmimy tutaj szybko budulcem i będziemy po prostu lecieli do góry jak najszybciej. Więc nie, widzowie, szczerze jaram się i mam nadzieję, że ta gra będzie faktycznie wygrana. Weźmiemy sobie jakieś bezpieczne miejsce, wiecie co? Jakieś bezpieczne miejsce do góry będziemy w jakimś rogu, żeby po prostu nas nikt jakoś nie atakował, bo wiem, że dużo ludzi ma wędki tego typu, no i wiecie, i to jest nieprzyjemne. Dobra, tu się ktoś buduje, więc my się podbudujemy może w tym miejscu, na spokojnie, no i lecimy na samą górę. Nie no, tyle budulca ile mam, no to na pewno, tyle musi mi wystarczyć widzowie, no nie ma takiej możliwości, żeby to nie wystarczyło. Kolejny lucky block, wiecie co, ja te lucky bloki sobie zostawię na potem, bo na razie mi na nich totalnie nie zależy, patrząc na to, że mam łuk, a nie chciałbym jakoś głupio zginąć, żebym dostał, nie wiem, creepera czy coś w tym stylu. Dobra, może tymi liśni będziemy się budować po prostu teraz. Dobra, PvP w ogóle zostanie włączone za 2 minuty, więc jak dobrze mi się uda kogoś ostrzelić z tego łuku, no to też będzie spoko, chociaż no nie mam też nie wiadomo ile tych strzałów, tylko 12, ale na przykład tego ziomka, który jest tutaj, no to na strzał bym zabił najprawdopodobniej. Kurde, ten ziom, ale nie wiem skąd miał tyle budulca, że on się tak wysoko podbudował, bo on jest widzowie no na samej górze po prostu. Ale mam wrażenie, że najbezpieczniej jest po prostu przy borderze stać. Przy borderze jest bezpiecznie i sobie powoli iść do przodu ciągle. Dobra, a teraz sobie po prostu zbuduję taką jakąś arenkę prowizoryczną, taką moją bazę małą, żeby mieć taki, wiecie, swój kącik. Widzę, że tu dosłownie wszyscy są. Tylko no to ja nie wiem skąd oni mieli taki obudur, żeby się podbudować, no bo mi te liście widzowie uratowały po prostu grę. Dobra, otwieramy pierwszego lucky blocka i udało nam się na szczęście przeżyć. To był lava trap po prostu. Nie fajnie. Otwieramy kolejnego lucky blocka i mamy diamentowe spodnie. Spoko. Przydałby się jakiś mieczyk jeszcze. Jakieś wiaderka. Okej, okay, jest super. I za 50 sekund odpala się właśnie PvP. Mamy kolejnego lucky blocka. No dobra, otworzymy sobie go jeszcze. O kurde, powiem wam widzowie, że niezłego trapa dostaliśmy. I za 50 sekund będzie PvP włączone. Może ja się jeszcze podbuduję tutaj troszeczkę do góry, ale tak o ciupinkę, bo nie chciałbym zginąć od tego ziomka. Ten ziomek będzie mnie atakował, ale za 20 sekund jest PvP. I nie wiem czy ja, wiecie co, ja sobie może wezmę wiaderko z wodą na wszelki wypadek. Dostaliśmy kolejnego lucky blocka, ale ja się je odpala, boję się ich uruchamiać po prostu. Dobra, za 10 sekund jest PvP. I któregoś z tych typów będzie trzeba zaatakować z łuku po prostu. Tylko zastanawiam się czy tego, czy tego. Dobra, zginął jeden. I tu zaatakujemy drugiego i on w ogóle na 2 hity padnie. Dobra, i padł kolejny. I zabiliśmy 2 ziomków po prostu od razu. Tylko teraz ja dostaję oklep z łuku w tym momencie. Tylko z której tutaj strony gościu mnie atakuje? Tu jest w ogóle jakaś, widzowie, wojna na łuki, nie? Taka śmieszna, bardzo wojna na łuki. Kolejny lucky block. Kurde, no,
Nie wiem, co może pójść nie tak, ale tutaj ziomek był w ogóle pode mną. Dobra, atakujemy go też. Dobra, otwieramy kolejnego Lucky Bloka. I dostaliśmy, widzowie, dużo bloków. Mianowicie można sobie zrobić diamentową część. Tylko ten ziomal nas zaatakuje z tego, co widzę. Dobra, udało nam się, widzowie, udało nam się go zabić w ogóle. Jakąś strefę mu dziwną zapodałem. Więc kill jest kolejny, super. Robimy diamentową klatę w tym momencie i wydaje mi się, że od razu będziemy mogli zrobić diamentowy hełm i buty żelazne i hełm. Ej, naprawdę są emocje, widzowie, są emocje. Mam nadzieję, że wy też takie emocje czujecie jak ja po prostu w tym momencie. Przydałaby mi się jakaś wędka. Dobra, użyjemy kolejnego Lucky Bloka. Mamy... trochę średnie przedmioty, był jakiś enchant i tyle. Ale wypadł nam jakiś mieczyk. Mini lucky mieczyk z sharpnessem, knockbackiem 1 i fire aspectem 1. Ej, dobra, ten mieczyk jest bardzo dobry, widzowie. Ej, tutaj w ogóle jakieś ziomki się teamowały, widzowie. I dwa fragi zrobiliśmy od razu. I tylko potrzebuję teraz wędki. Kurde, jestem słaby, nie potrafiłem go strzelić z łuku. Mam bardzo mało strzała, przydałoby się więcej. Mam 12 aż lucky bloków, widzowie. Tu są jakieś diamentowe buciki. No i zostało 4 graczy. Zostało 4 graczy, widzowie, w tym momencie. A wiecie, co jest najciekawsze? Że ja widzę tylko dwóch, bo tu jest jeden. A gdzie jest pan numer 4? Hej, totalnie nie wiem, gdzie jest ziomek, nie? Ej, chłop spadł, samemu się przestraszył, bo w niego strzelałem, nie? I się przestraszył i spadł, widzowie. Nie, nieźle, nieźle, beka. W sumie, no i zostało nam jeden na jeden z ziomkiem. Ale no teoretycznie, no bo jest jeszcze jeden jakiś gościu. Mamy tego typa łucznika. Ja sobie z niego będę zbierał w ogóle strzały. On w ogóle, widzowie, jakąś perłę miał. I go chyba zabijemy. Udało nam się go zabić. I widzowie, mamy jeden na jeden z jakimś ziomkiem. Ale on miał, ej, on miał bardzo dużo pereł w ogóle. I diamentowy mieczyk laki. Więc kurde, on miał bardzo dobre przyjęcie. Ja troszeczkę spanikowałem, wam szczerze powiem, bo... nie spodziewałem się tego, że ziomal rzuci perłę. I zobaczcie, i mamy po prostu wygraną arenkę. Zrzuciliśmy ziomeczka, najprawdopodobniej go zabiliśmy i wygraliśmy arenę, więc ej, szczerze, bardzo dobry odcinek. Zrobiliśmy wina, zrobiliśmy, nie wiem szczerze ile fragów, zaraz nas chyba przerzuci do lobby, no to zobaczymy dokładnie ile fragów zrobiliśmy, ale wydaje mi się, że z 4. Naprawdę, tam akcja z tym double killem. Tutaj gościu we mnie skoczył, się troszeczkę zestresowałem, no bo mówię, kurde, no nie chciałbym przegrać, jak tak daleko zaszedłem. Dobra, ogólnie staję tu z minutę już i nie wiem, wygrałem arenę i cały czas tutaj jestem, więc po prostu zrobię to przy was, widzowie, jakiś leave, lobby czy coś w tym stylu, żeby wyjść po prostu z tej arenki, no bo naprawdę nic się nie dzieje, cały czas tu jestem. I czy dostaniemy winka? Dostaliśmy. Dostaliśmy wygraną arenę i 7 zabójstw. Ej, czy to jest możliwe, że ja zrobiłem 7 zabójstw w tej arenie? Ej, szczerze nie wiem, ale jeśli to jest prawda, no to jestem koksem. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie i siema.